I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in the two seater. Cześć, czołem Masiorki, witam was w kolejnym, dawno niewidzianym poradniku farmingowym. Słuchajcie, czasem zadajecie mi pytania pod jakimiś archiwalnymi odcinkami. No ja staram się zawsze wam pomóc i podpowiedzieć, odpowiedzieć w komentarzu, tak? Na praktycznie wszystkie komentarze odpisuję, no chyba, że są tak głupie, że nie ma sensu. No ale teraz mi kolega napisał, że ma jakiś problem z pick-upem i nie wie, jak podłączyć pasem. Czy dla mnie pytanie to absurdalne. Powiedziałem, napisałem mu w komentarzu, jak wie pani na R-kę, tak? I się podłącza, ale może ma coś zbugowanego. Może myśli, że musi jakoś podejść, nie wiem, o co chodzi. Generalnie, słuchaj, idea jest prosta. No, podchodzisz tutaj do naczepy i klikasz R i się pasy zapinają. To nie jest nic skomplikowanego, ale może pokażę, tak? Jak to, gdzie to i z kim to. Słuchajcie, wchodzimy sobie do pojazdu. I tutaj jest taka fajna możliwość. Nie pewnie, jak to się robiło, ale zaraz dojdziemy. O! Żeby otworzyć luk załadowczy, tak? I to jest w każdym pick-upie, w tym też taka opcja będzie. Zobacz, możesz sobie to otworzyć, tak? Po załadowaniu maszynki odwrotnie, przepraszam, źle złapałem. Musimy poprawić, bo tak nie wyrzucimy, trzeba wzdłuż, tak, bo inaczej ta paleta nie wchodzi. Nie powinno być żadnego problemu, tak, z zapakowaniem takowej palety. Nawet mi to się powinno udać, mimo że, jak wiecie, jestem wielkim noobem. Tak, i teraz się powinno to ustrojstwo... Aha, nie ten pick-up. Świetnie. To się powinno spokojnie zamykać. Nie robiłem tego 100 lat, ale... Aha, nie chcę się zamknąć, bo nie dopnąłem. Więc dopychamy. O! Widzieliście, jak pięknie podwozie się ruszyło. Ciekawe, jak to będzie realizm w 17. No i robimy tak, słuchajcie, no i co? No i powinno się spokojnie zamykać, tak? Podchodzicie tutaj, eleczka, pyk, pyk. I hula, tak? No ja nie widzę innego problemu. Być może masz jakiegoś, słuchaj, moda, może to jest jakiś mod, w którym to niedokładnie działa. Też nie wiem, o który ci pick-up chodziło, więc kupię sobie na szybko jeszcze jedną paletę. Załadujemy to na drugą maszynkę. Żebyś miał potwierdzenie, że to działa, to musi działać. A raczej powinno. No, słuchajcie, podchodzić blisko do miejsca, do tej strefy załadowczej. Jak ci się pokaże zielony pasek, podświetli. Tak, to byłem ja i palety. Ja zawsze muszę jakieś nubostwo zrobić na odcinku, no wiesz, bez tego nie byłbym sobą. Znaczy, czy to jest stary, czy to jest nowy pick-up, to wszystko powinno swobodnie hulać. Podjeżdżamy. To jest ciekawe. Powinno się już zapiąć pasem, zobacz. Podchodzisz, podświetla się na zielono i klikasz R-eczkę. No. Spróbujmy, czy się trzyma. Ja tu mam pomysł na takie piękne zakończenie tego poradnika, czyli na przykład takie. Zobacz, jak trzyma się paleta. No trzyma się idealnie.
W twoim też się powinna trzymać. Zobaczymy drugi pick-up, słuchajcie. Sprawdźmy. Sprawdźmy teraz jakąś inną górkę, czy tu będzie hulać. No słuchaj, no, jeżeli chodzi o mnie, to działa, no. I chyba nie będzie inaczej. Sprawdźmy, czy jeszcze jedną rzecz, jak odetniemy pasy i tak sobie skoczymy, to czy nam ta wspaniała paleta odpadnie, bo to też jest ważne, jak gra jest realna. Tutaj nie wiedziemy. Dobra, zobaczymy, jak tam moc naszego pick-upa. No, a ta story powinna wypaść. O, już podskakuje. Nie, no wszystko, jeżeli chodzi o mnie, to wszystko poza upadkiem wydaje się bardzo, ale to bardzo realnie. Jak widzisz, gramy kolegę na naszej mapce Sussex Farm, także no, działa wszystko tak, jak działać powinno. No, paleta się założyła, podchodzisz blisko, podświetla ci się adepny pas transportowy, ciepiesz tą reczkę i jedziesz. No. Chyba wszystko działa. To będzie taki krótki, słuchajcie, poradnik. Zobaczcie, no nawet wypada. Wszystko działa i nie chce być inaczej. Nawet pick-up sam jeździ na tempomacie. Możemy nawet robić drifty. Wszystko działa, kolego. Być może masz pick-upa z modów. Może spróbuj, nie wiem, jeszcze raz wgrać save'a. Nie wiem, co ci innego doradzić, ale na pewno mogę stwierdzić, że u nas na sutkowej farmie wszystko działa tak, jak działać powinno. Dziękuję ci, kolego. Jak ty masz na imię, bo nie pamiętam. Poczekajcie, zaraz to zobaczę. Kolega nazywa się Pieku. Pieku. U mnie Pieku działa wszystko tak, jak działać powinno. Więcej nie pomogę. Trzymaj się ciepło. Piąteczka. Hej.